Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Dysy52 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Mrtany Archolos. Moi drodzy, witam was w nowym odcinku, a my dzisiaj od razu ruszamy z gońcem w okolice. Gdzie by tutaj się udać, żeby było najbliżej? Chyba z obozu węglarzy? Moment. Aż muszę sobie sprawdzić, którędy. Natomiast udamy się do tego bagna, które jest pod dziesiątką. I tutaj wtedy do kopalni królewskiej i z niej powinno być najbliżej. Kopalnia królewska. Moi drodzy, udamy się na te bagna, ponieważ tam latało sporo krwiopic i bardzo przydałoby mi się z nich jakieś żądła. Znaczy żądła, jejku, nasiona oczywiście z tego bzu. Dzięki temu moglibyśmy wykonać zadanie miodowe lata. Również potrzebne jest mi to miejsce, czyli te moczary, do tego, żeby zakończyć zadanie z gardem. Ponieważ wychodzi z tego na to, że na spokojnie będziemy w stanie to zrobić. Także spróbujmy się przejść na miejsce. Mam nadzieję, że dobrze pamiętam trasę i że się tutaj nie pogubimy. Zrobię sobie jakąś tam F5. I tak, pomożemy mu się rozprawić z krwiopicami, które tam są, ponieważ sprawdziłam sobie przed nagrywaniem i on już tam powinien być na miejscu. Nie wiem, ile potrzebuje tych nasion, więc będziemy zabijać tyle krwiopiców, byleby udało nam się te nasiona zdobyć. Tak, jak widzicie, już go tam wszyscy atakują. On będzie w stanie nam dać expa, więc będziemy dostawać za te krwiopijce. Z nich jest sporo, jak widzicie, one zaczynają strzelać i w ogóle robią jakieś dziwne rzeczy. Także są dosyć upierdliwe, bym powiedziała. Natomiast jak nam wejdą w niekryty, to są naprawdę całkiem przyjemne do pokonania. Jak widzicie, nasz przyjaciel sobie radzi z nimi bez problemów już w ogóle żadnych. Też za chwilę zobaczycie, jak bardzo klimatyczna muzyka jest w tym miejscu. Cholera, jesteś wreszcie. To bagno to istny koszmar. Może nie ma tu żadnych zabieganych mieszczuchów, ale to całe robactwo mnie wykończy. Może tym razem zaproponujesz coś mniej bagnistego. Zastanówmy się. Słyszałeś o Wilczym Leżu? Nazwa brzmi zachęcająco. Opowiedz mi o nim. To twierdza położona w górach na południowym krańcu wyspy. Żyją tam rdzenni mieszkańcy Archolos, dla których najważniejszy jest honor i rodzina. Miałem okazję odwiedzić to miejsce. Jest tam chłodniej niż tutaj i okolica wydaje się bardziej surowa. Może przypadnie ci do gustu? Chętnie sprawdzę to miejsce. Okej, no to dziękuję bardzo w takim razie. Widzę, że będziesz szedł drogą, którą bym nie chciała, żebyś szedł. Mam nadzieję, że nie powybija mi tutaj potworków. No nie, widzę, że jednak wraca. Już zdążył mi zabić jednego błotniaka. Dobrze, my pójdziemy się rozprawić z resztą tych krwiopijców, ponieważ one na pewno będą mi jeszcze potrzebne. One plują takim jadem, można by powiedzieć. Oj, dokładnie. Ale raczej z bliska tego nie robią zbytnio. Jako same w sobie nie zadają mi jakichś horrendalnych obrażeń, więc jest dobrze, jeżeli o to chodzi. O, jak nie wiem, czy słyszycie, ale ta muzyka jest po prostu przegenialna w tym miejscu. Tutaj już jest słyszalna, myślę. Dobra, wyjmijmy sobie kuszę na ciebie akurat, przyjacielu. A raczej powinnam powiedzieć przyjaciółko z jednej strony, bo jesteś krwiopijcą po prostu. To raczej żeńska odmiana. No. Pięknie. Jak widzicie, sporo z nich expa, a jakieś bardzo trudne też nie są. O, proszę bardzo, znalazłam drugą telekinezę w grze. To świetnie. Nie myślałam, że znajdziemy ich więcej. Tam w wodzie są bagienne zombiaki. Nie będziemy tam wchodzić. W ogóle nie mam zamiaru tutaj za bardzo po tych bagnach się, że tak powiem, wałęsać.
Ewentualnie tego te błotniaki bym jeszcze tutaj pokonała, bo one nie będą stanowić problemów. Jeszcze trochę mnie gryzą, trzeba im przyznać. Natomiast no, też są łatwym raczej expem, także będziemy jeszcze tutaj to kontynuować. Nie wiem, czy jeszcze jakieś chrypice tutaj znajdę, byłoby naprawdę świetnie. Jak widzicie, te błotniaki mają dosyć duży doskok. Nie wiem, jak z takimi zombiekami bym sobie poradziła. Jest ich tutaj całkiem dużo. Tak na dobrą sprawę moglibyśmy spróbować, ale no, tak jak mówię, te bagna nie były w ogóle moim dzisiejszym celem. Bagna, powinna powiedzieć moczary, bo bagna są w ogóle gdzie indziej. Okej. Jak to zombie funkcjonuje? Okej, jak zwykły zombiak, pewnie są trochę szybsze. Co widać zresztą. Jak najbardziej są szybsze. Okej, ile mi zadał obrażeń? No, trochę mnie biją. Bardziej się... dobra. Nie bijemy się z zombiakami, nie ma to sensu. Nie dlatego, że są za trudne, tylko po prostu zbyt wiele czasu na to zmarnujemy. Tak. Nie wiem, ile mam tych nasion z tych krwypiców. Za chwilę sprawdzimy. Jeżeli jest dostatecznie, no to świetnie. Jeżeli nie, no to mamy troszeczkę kłopot. Bo będziemy musieli z tym zadaniem poczekać. Ale przynajmniej załatwiliśmy też sprawę tego całego Gerda. Z tego co wiem, Wilcze Leże jest ostatnim miejscem, do którego możemy go wysłać. Więc dla pewności... Okej, coś mi tutaj chlupie. Nie ma czego plądrować. To już miało jak kraby, więc może nie będziemy też tutaj łazić. Dobrze. Jeszcze może sprawdzimy sobie okolice tej chatki tutaj. No chatki, no. Tego rozwalonego czegoś bym powiedziała chyba bardziej. Dobra, sprawdźmy jeszcze na szybko, ile ja mam tych nasion. Z tego co będę potrzebuję 10. Nie wiem, czy tyle mam. Wydaje mi się, że mi braknie. Tak, mamy 8. Potrzebujemy jeszcze 2 krwiopijców, no ale tutaj już na brzegu ich za bardzo nie znajdę. Dobrze. To wiecie co? Nie wiem, może się przebiegniemy na szybko w tę stronę. Chyba nie ma sensu, żebyśmy brali gońca i próbowali się dostać do obozu węglarzy. Chociaż z drugiej strony, bo do Wilczego Leża i tak musimy się przenieść. Znaczy, i tak musimy się przejść, że tak powiem. Ach, bo ten krab to tam z góry przecież, no tak. Tutaj już mamy załatwione te sprawy wszystkie. Tutaj można wejść na górę. O proszę, mamy jakieś towary nawet. Sprawdźmy, czy nie ma tutaj żadnego zagrożenia. Wygląda na to, że nie. O proszę bardzo, szczawik królewski. To przecudownie. To co, schodzimy. No i miejmy nadzieję, że za chwilę będziemy już mniej więcej w Wilczym Leżu. Sobie mogłabym się pokusić o użycie mikstury prędkości. Chyba nikt by się nie obraził. Zawsze możemy sobie mikstury prędkości kupić, a w sumie... No i nie szkodzi nam to jakoś bardzo. Gdzie one są? Mikstura szybkości na 4 minuty. Niech będzie, skorzystajmy z okazji. Nie będziemy przynajmniej marnować czasu. Bo już za chwilę powinniśmy być na miejscu. Mam nadzieję, że Gerd już doszedł na miejsce. A jeżeli nie, no to się przekimamy i będzie na miejscu. Jak dobrze pójdzie, to nawet zdążymy tutaj właśnie do gońca zejść na dół i też od razu oddać sobie questa. Znaczy się wrócić do miasta, o. Ponieważ w mieście mamy do zadania, do zrobienia zadanie główne. No cóż, skoro nie dostanę na razie więcej tych nasion, no to trudno się mówi. Dobra, pytanie, gdzie Gerd się teraz podziewa? Czy stoi gdzieś tutaj pod główną bramą? Tak,
I jak podoba ci się Wilcze Leże? Muszę przyznać, że miałeś dobry pomysł z tym miejscem. Ludzie przypominają mi charakterami moich rodaków. Roślinność jest równie surowa, co w południowych terenach Nordmaru. Jest tylko jeden problem. Dalej brakuje mi śniegu i prawdziwego zimna. Dobra, no nie będziemy go chyba wysyłać na wulkan. Z tego co wiem, to nie jest dobry pomysł. Nie sądzisz, że trochę przesadzasz? Próbujesz za wszelką cenę znaleźć miejsce, które będzie dokładnie takie jak Nordmar. Moim zdaniem powinieneś zmierzyć się ze swoją przeszłością i wrócić do ojczyzny. Jak śmiesz mówić mi o mierzeniu się z przeszłością? Nie było cię tam. Nie widziałeś, co się wydarzyło. Gdybym tylko przybył tam chwilę wcześniej, wszystko potoczyłoby się inaczej. Wiesz co? Może masz rację. Może rzeczywiście wygnanie i ucieczka nigdzie mnie nie doprowadzą. Jeśli przez resztę życia mam szukać czegoś, co będzie jedynie udawać Nordmar, to wolę już umrzeć z honorem, niczym prawdziwy wojownik. Dziękuję. Okazałeś się być mi prawdziwym przyjacielem. Weź ode mnie te drobiazgi z moich rodzinnych stron jako upominek. Wracam do portu i spróbuję zabrać się na jakimś okręcie do domu. No proszę, dostaliśmy od niego skóry lodowego wilka. Ale dobra, sprawdzimy za chwilę to, ponieważ nie chcę zmarnować sobie mikstury prędkości i dobiec jak najszybciej do gońca na dole. A potem możemy sobie sprawdzić, co dostaliśmy. Ciekawi mnie, jak wyglądają i ciekawi mnie, ile Frida za nie weźmie. O ile one w ogóle będą na sprzedaż, bo to też jest w ogóle dobre pytanie. Szkoda, że tych krwiopijców nie udało mi się znaleźć. Chociaż, wiecie co? Pobiegnijmy sobie tędy. Mamy teraz już tutaj odblokowaną ścieżkę. Może gdzieś po drodze, przy rzece czy coś, rozpiły się jakieś dwie krwiopijce, które potrzebują od nas solidnego wpierdzielu na przykład. W sumie to bym się nie obraziła chyba, jakbyśmy jakiś tutaj namierzyli. Jesteśmy tak naprawdę obok Silbach. Zawsze możemy się właśnie z niego gdzieś przenieść dalej. Tu są goblińska. Niech będzie. W sumie jesteśmy koło winnicy Rity tak naprawdę. No to już wiem, gdzie słyszałam te gobliny kiedyś. Dobra, no nie wiem, czy z was jest sens cokolwiek zbierać. No niech będzie, że tak połowicznie chociaż pozbieramy. Okej, dobra, już nie mam mikstury prędkości. Słyszę jeszcze jakieś goblińska, ale... Tam się jaszczurka porespiła, dobra. A czy ja dam radę wskoczyć sobie tędy do wody? Mielibyśmy skrót na pewno. Koło Rity można by było się polną bestią zająć, tą leśną. Tak w ogóle. Okej, jak najbardziej się udało. No to co, może jeszcze ta jaszczura? No. Dobra. O proszę, w ogóle tutaj kołczan leżał i łuk kompozytowy. Jakim cudem ja tego kiedyś nie zauważyłam, to naprawdę nie mam pojęcia. Kurde, tak się właśnie kończyło robienie zadania głównego, że aktualnie robimy rzeczy poboczne. Cóż, czasami tak już jest. Tutaj jest, jak wiecie, miejsce teleportacyjne w okolicy tego lasu. Tam są te bestie leśne. Może je zostawimy na razie. Chociaż z drugiej strony ja potrzebuję expa, nie? No, mamy 21 poziom, do 22 wcale tak daleko nie zostało. Liczę, że tutaj jakieś krwiopijce może będą. Przy wodzie. Albo tam niżej gdzieś. Potrzebuję dosłownie dwóch sztuk. Tutaj jakiś szkielet? A nie, to drzewo. No proszę, no mówiłam, że są jakieś. Nawet jakieś topielce też pojedyncze. Nie byliśmy w tej okolicy. Nawet łowisko jest na dole. Mam cię.
Jedna i druga zaraz do mnie przyleci. Będzie można oddać questa. Tylko myślę, jak tam będzie najbliżej. Chyba z farmy Belmara, nie? W tym wypadku. Dokładnie, mamy wpis miodowe lata. Cześć. Tam jakieś ognisko po drugiej stronie. A to ciekawe miejsce. Rzeczny Mirt. A coś jeszcze oprócz tych główien tu jest? Gobliński wojownik. O, tam są brzytwiaki po drugiej... A nie, to jest błotniak. Myślałam, że brzytwiak tam pisze. Nie, to jest tych błotniaków od cholery i więcej. Przecież one w ogóle nie są aktualnie problematyczne. Na 3 strzały, jeżeli nam wejdzie kryt, chociaż 2 kryty wejdą. Tam jest jaszczuroludź, jaszczuroczłek. Miejmy nadzieję, że się na mnie nie obrazi. Na dwa kryty są. Podobno jaszczuroludzie nie są trudni. Ale raczej na razie się jeszcze nie pokuszę o ich likwidację. Po drugiej stronie, no nie widzę na razie żadnego, więc przepłyniemy na spokojnie. Okej, tam dalej siedzi jeden. Dobra. Gdzie jesteś? Tutaj jesteś. Dobra, bo on się zbliża trochę w tę stronę. Ma tak ścieżkę patrolową. Żaboludź. A, bo my jesteśmy tutaj, dobra. Jest ich tu trochę. Jest też nawet jakieś łowisko. O, Holender. Nie jest dobrze. Zauważyli mnie. Widzę, że koleżka wszedł za mną do wody. To w sumie dobrze. Na luzie, nie? Wiesz co? Wyjdź na brzeg. Lepiej, że mi wyjdzie na brzeg, bo mi przynajmniej się nie utopi. Dobra, zaryzykuję jeszcze podejście pod tamtego jednego błotniaka i goblińskiego wojownika. Żaboludzie to raczej nie są przeciwnicy dla nas, chociaż no, raczej nie stanowią problemów. I ten gobliński wojownik. Jest was tutaj trochę. Trochę dużo, a tutaj są aż 3 goblińskie wojowniki. Jakby mi kryty przeszły, to by było dobrze. One mogą mieć trochę... O matko! O Boże! Ale się odpalił na mnie jeden. Okej, czapu ludzie są tam dalej. To co, skorzystajmy z okazji i otwórzmy ten kuferek. Pierścień życia plus 20, złoto, skóra topielca oraz skorupa błotniaka. Podobno te skorupy będą potrzebne do zadania. Dobra. To co, wracamy szybko teraz na górę. I jak najszybciej do Silvach. Żebyśmy mogli skorzystać... nie wiem, czy z teleportu? Może nie z teleportu. Bardziej bym powiedziała, że z gońca, więc do gońca najbliżej... No to w sumie w Silbach koło karczmy jest goniec. Jakiś na pewno. Ewentualnie koło Rity też jest goniec. Ale do Rity teraz jest już trochę za daleko, chyba do Silbach jednak jest bliżej. Aktualnie jak już jesteśmy koło tego mostu. Kurczę, nie spodziewałam się, że dzisiaj jeszcze się zajmę takimi połowicznymi, wiecie, questami.
Ale już w sumie mamy większość questów pobocznych w grze wykonanych. Powinno potem polecieć jak z bicza strzelił. Jeżeli nie, oczywiście nie... No, bierzmy jeszcze pod uwagę fakt, że na pewno tych questów będzie z czasem jeszcze parę tych pobocznych. Na pewno jakieś przybędą w kolejnych rozdziałach. W trzecim rozdziale na pewno w mieście jest jeszcze parę zadań, więc warto jest śledzić solucje, żeby ich nie przegapić akurat. To trzeba przyznać, że warto. No dobrze. Kurde, pamiętam jak zaczynaliśmy w tej wsi, byliśmy takim leszczem totalnym, nie? A teraz już tyle potrafimy zrobić. Dobrze, do pszczelarzy, tak? Jak się dostać do pszczelarzy, bo zapomniałam. Najlepiej chyba z kopalni Gildii Kupieckiej. Chyba tak. Kopalnia Gildii Królewskiej. Gdzie jest ta czwórka? Kopalnia Araxos. Ej, zgubiłam czwórkę na mapie? A nie, piątkę. Czy trójka? Chyba z kopalni Gildii będzie jednak bliżej. Kopalnia Gildii Kupieckiej. Oczywiście. Będzie bliżej do obozu pszczelarzy od nich. Pojedziemy sobie tutaj na wprost i powinniśmy trafić na spokojnie. Właśnie, przypomniałam się, że jeszcze do tej dolinki na dole muszę zejść. I też się tam rozejrzeć. Ale też wypadałoby sobie na pewno zregenerować HP. Miałam się dzisiaj zajmować zadaniem głównym, no i widzicie, poboczniaki znowu zażarły mi sporo czasu. No ale tak to bywa czasami. Dobrze, to co? Dajemy zadanie, wygląda na to. Ergo. Ej, ty. Udało mi się zdobyć potrzebne nasiona. Pokaż mi je. Wspaniale! W takim razie możemy zaczynać. Weź te paczuszki, do każdej dałem odrobinę nasion i nawozu. Teraz chodź za mną. Pokażę ci, gdzie je masz zasadzić. Okej, okay, mam nadzieję, że nie idziemy tam na dół. Nie, idziemy gdzieś tutaj w tę stronę, dobra. No niech będzie. Ciekawe, gdzie będziemy to sadzić. Kurde, tak daleko odchodzimy od obozu? Trochę dziwnie. A, tu jest ul. Nawet dwa. Jesteśmy na miejscu. Wcześniej zdążyłem postawić dwa ule gotowe do przyjęcia nowych lokatorów, więc gdy tylko kwiaty zakwitną, będziemy gotowi do produkcji. Nie traćmy czasu. Bierz nasiona i do roboty. Okej, no widać, że mamy tutaj parę miejsc, gdzie trzeba zasadzić. Nie wiem, czy to wszystkie? Nie. Jeszcze jest ich parę. W sumie, skoro mamy 10 nasion, to podejrzewam, że trzeba będzie zasadzić w 10 miejscach. No i pięknie. No i jak? Dobra robota, chłopcze. To co? Może coś chłodnego po pracy? Chętnie. Chętnie. Piwo butelkowe. Co teraz? Kiedy miód będzie gotowy? Myślę, że za kilka miesięcy będzie można spróbować pierwszego słoika, później tylko poczekać kilka lat i pyszny miód pitny będzie gotowy. Ile? Spokojnie, żartuję! Niebieski bez kwitnie bardzo szybko. Przy dobrej pogodzie nawet za kilka tygodni spróbujemy pierwszych próbek miodu. Odwiedź mnie za jakiś czas. Może akurat będzie już coś do skosztowania. Okej, okay. No to miodowe lata. Rozumiem, że zadanie się zakończyło. Nie. Szkoda, że Ergo nie powiedział mi wcześniej, jak długo trzeba czekać na ten obiecany miód. Nie ma tego złego, może akurat przyjdzie mi nim poczęstować Jorna, gdy już go znajdę. Tak czy inaczej, warto pamiętać, by odwiedzić Ergo w przyszłości. Dobrze, no czyli mamy to zadanie jako na przyszłość. To co? Może skorzystamy tutaj z tego obozowiska u nich, a konkretniej z łóżka, i spróbujemy zejść do tej dolinki na dole. Tam chodziły polne pełzacze. Podejrzewam, że może się trafić jakiś niedźwiedź, w sumie się nie zdziwię raczej. Może coś jeszcze tam fajnego się znajdzie. Warto chyba obadać miejsce, szczególnie, że akurat przydałyby mi się kolejne punkty, żeby założyć nową broń.
Nie wiem, czy my teraz nie przeskoczyliśmy progu punktowego i czy przypadkiem nie potrzebujemy teraz 15 punktów nauki, żeby dodać sobie plus 10, znaczy plus 5. Nie mam pojęcia. Już wychodzę. No proszę, jednak można. Już wychodzę. No, zaraz się dowiemy może. Jakbym wbiła nowy poziom jeszcze dzisiaj, drugi. Znaczy jeszcze dzisiaj, no. Nie wbiliśmy dzisiaj chyba żadnego poziomu. Jeszcze. Wbiliśmy poziomów całe zero. Ale burza się zrobiła. No dobra. To co? Zejdziemy sobie. Sprawdźmy, co za to łatajstwo tu siedzi. Na pewno są polne pełzacze. Miejsce wygląda dość egzotycznie. Jak to w ogóle na mapie siedzi i wygląda? Okej, jesteśmy w tych lasach. Tutaj jest jakaś taka boczna ścieżynka. Jak tam na dół zejść? Chyba tędy. Okej. Ciekawe miejsce. Tak myślałam, że będzie tutaj rosło zębate zieleń. Mamy również szczaw królewski do kolekcji. A na dole są błotniaki kolejne. Jezu, ile ich tutaj jest bardzo dużo w ogóle. Gdzieś czytałam na jakiejś solucji, że podobno jest właśnie problem, bo ludzie się zastanawiają, gdzie te całe skorupki tych dziadów znaleźć. No a ich jest tutaj milion. Jak na mój gust, to jest ich pełno wszędzie. One są właśnie przy większości zbiorników wodnych. Te polne bestie też tutaj, te leśne bestie, przepraszam, też tutaj chodzą. Raczej pokonanie ich to nie będzie problem. Tutaj niczego nie ma za bardzo. Sprawdźmy. Tu są jakieś dziki. Te leśne bestie to też już nie powinny raczej stanowić problemu. W sumie te koło winnicy Rity też mogłam wybić, jak już tam byłam dzisiaj. Ogólnie też odkryłam, że w jednym miejscu się dziki zrespiły, więc będzie można też się tam udać. Dobra, te polne bestie jakoś tak... Chodź. Przepraszam, te leśne bestie. Chodź, cholero. Ojej, no. Już raczej nie stanowicie problemów. A expa jest dużo z tego gówna. No chodź. Byleby tylko na jakichś żaboludzi się nie wpierdzielić, nie? To jest chyba najważniejsze. No. Poważnie? Gdzie mój kryt? No właśnie, tak się zastanawiałam, gdzie. Chodź. Nie było mnie tutaj jeszcze w tych okolicach na pewno. Zbyt dużo potworów tutaj jest. No i pięknie, jak kryty wejdą, to już w ogóle taka bestia jest porobiona. Tam chyba chodzą ci żaboludzie. Uuu, nie, wargi są tutaj. Jest też jakaś jaskinia. No, z takimi dzikami na pewno mogę się spróbować zmierzyć. Żaden kłopot. Dużo tych dzików. To fajnie. Dziki to akurat taki kłopot, że żaden. Możemy sobie na dzikach może wbić coś, nie? Dobra, bo tam wargi są dalej, nie? Tak. Tu są jeszcze wszędzie dziki. Także tu jest wszędzie bezpiecznie. Okej. Dobra, jeszcze się tutaj... Tak, tam już są wargi na pewno. To oczywiście wargów nie będziemy dotykać. No. O kurde, dałam się jeszcze trafić. Tutaj w tym zbiorniku wodnym coś... O, proszę.
sporo rzeczy. Jeszcze, o proszę, to jest ta mikstura swobodnego spadania. Jeszcze tutaj złote naczynie. Okej, okay, czyli od drugiej strony można powiedzieć, że przedmioty się jakieś znalazły. Tu można wyjść za ten wodospad. O kurde, kuferek! Zajebiście, mam nadzieję, że nie trzeba do niego żadnego klucza. Prawo, nie. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Okej, okay, no to się postarałam. Przyzwanie zębacza. Co to kuźwa jest za runa? Jakaś porypana. Tego się nie spodziewałam. Chyba nikt się tego nie spodziewał. Okej, to przez chwilę wyglądało, jakby się dało wpłynąć do środka. Oj, nie, 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 nie. Ja się z trolem nie bawię. Dobra, czyli to by było tyle, jeżeli chodzi o tą dolinkę. Ale okej, okay, fajnie. I tak expo trochę wpadło. Jestem zadowolona, trzeba przyznać. No, jakbyśmy jeszcze zabili parę stworów. Jakiegoś niedźwiedzia. Jakiegoś, nie wiem. Jest całkiem nieźle. Może na tym zakończymy po prostu. Że jest całkiem nieźle. To co? Jak my stoimy teraz z czasem na ten moment? No, moglibyśmy zawsze też zrobić krótszy odcinek. W sumie myślę, żebyście się też nie obrazili raczej. I wtedy moglibyśmy zacząć nowe zadanie od kolejnego odcinka, ale za bardzo mam ochotę jeszcze sobie dłużej pograć teraz, więc... O, proszę bardzo. Co to za miejsce? Pod tym. Wygląda ciekawie, ale podejrzewam, że potrzebny mi będzie klucz do tych drzwi. Chociaż... Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Dokładnie, no tutaj raczej klucza nie ma. Ciekawe miejsce, musimy o nim pamiętać. Że takie coś tutaj jest. No proszę, pełzacze się poryspiły znowu, te polne. Wiecie co, wydaje mi się, że może być tak, że troll pilnuje tego klucza. Chyba to nie jest wcale głupie. Bardzo możliwe wręcz. Wiecie co? To może w takim razie wrócimy sobie szybko teraz właśnie do gońca. I... I wrócimy na szybko do miejsca, gdzie jest oczywiście nasza gildia kupiecka i spróbujemy zacząć zadanie z Karamonem. O tej nieuczciwej konkurencji, bo to chyba tak się nazywa. Nieuczciwa konkurencja. Hej! Zabierz... Do miasta Archolos pod gildię kupiecką. Spróbujmy coś zadziałać. Jesteśmy już tak naprawdę gotowi do drogi, więcej raczej tutaj nie zdziałam. Chyba, że u Odgara się nauczyć plus 5 do siły, ale na aktualny stan to raczej niewiele mi to pomoże. Musimy zdobyć więcej tych poziomów. Wtedy założymy lepszą broń i będzie dużo lepiej. Naprawdę dużo lepiej. Karamon. Ruszajmy. Ruszajmy. Chodź za mną. Dobra. To lecimy. Pozwolę, żeby mnie tak traktowano. Aby byłbym zapomniał. Lorenzo wyraźnie rozkazał, że mamy przebrać się w neutralne ubrania. Neutralne ubrania? No wiesz. Najlepiej takie, które by nie krzyczały do wszystkich: hej, popatrzcie na mnie, jestem z gildii. Jeśli nie masz żadnego, możesz wejść do Ingora i szybko kupić cokolwiek. Poczekam tu na ciebie. Nie no, ten pancerz, to co mam, to jest chyba dobry, nie? Ruszajmy. No, jest dobry, no nie opowiada się po żadnej frakcji, no nie, po żadnej stronie. Dobra. No to co? Ciekawe mi, gdzie my idziemy, bo już w sumie zapomniałam. Tak dawno temu rozpoczęliśmy w ogóle rozmowę z tym Karamonem i w ogóle od Lorenzo dostaliśmy tego questa, że ja już nawet sama nie pamiętam, co my robimy.
Ale wydaje mi się, że idziemy gdzieś chyba do portu. Wiedziałem, że pojawią się problemy. Czy nie? Są na to duże szanse. Chociaż tutaj też coś była mowa o tych figurkach tego, ale nie, idziemy chyba w stronę portu, tak jak myślałam. Dobra, zrobię sobie F5, żeby nie było. I miejmy nadzieję, że coś uda nam się dzisiaj załatwić jeszcze z takich zadań raczej bardziej głównych. No, powrót do fabuły to jest normalnie... Musicie zapisać gdzieś w zeszycie, czy w kalendarzu po prostu, że to zrobiłam, no nie? Po tylu odcinkach wracamy. No, nie, nie, panie bezdomny. Nie dam ci pieniędzy. No, spora droga przed nami. No, ale już jesteśmy praktycznie w porcie. Dobra, jesteśmy na miejscu. Wejdź do środka i porozmawiaj z karczmarką. Jeśli nie uda ci się od niej nic wyciągnąć, proponuję zagadać pozostałych gości. Mhm, a ty wiesz, stary, że Helga jest moją kumpelą, nie? I ona wie, kim ja jestem. No tak, tak to bywa. Rekon, coś mi powiesz? Nie powiesz mi niczego. No dobrze, to zagadajmy z Helgą. Lepiej by było, gdybyś się przymknął. To może zacznijmy od F5 na spokojnie. I spróbujmy zagadać. O co chodzi? Potrzebuję informacji. Pytaj, o co chcesz. Wiesz coś o przemytnikach? Po co właściwie ci ta informacja? Podejrzewam, że mogą mieć coś wspólnego z zaginięciem mojego brata. Tak, twój wuj mi coś o tym wspominał. Dobrze, powiem to tylko ze względu na to, że was znam i wydajesz się dobrym chłopakiem. W porcie, w pobliżu dźwigów, poszukaj faceta o imieniu Finbar. Rozpoznasz go po kruczo-czarnych włosach. Słyszałam, że zna kilka osób. Nic więcej nie mogę ci powiedzieć. Nie chcę ryzykować. Mhm. Myślisz, że przemytnicy są niebezpieczni? W dzisiejszych czasach wszyscy są na tyle zdesperowani, że mogą stać się niebezpieczni. Lepiej na siebie uważać i nie szukać sobie wrogów. No tak, to prawda. Udało ci się zdobyć jakieś informacje? Musimy szukać Finbara. Podobno kręci się w pobliżu dźwigów w porcie. W końcu jakiś konkretny trop. Z tego co pamiętam, dwa dźwigi znajdują się w pobliżu tego drewnianego molo. Jeden był jeszcze chyba obok stoczni. Nie ma co tracić czasu. Rozdzielmy się. Przeszukaj teren w pobliżu molo, a ja udam się w stronę stoczni. Mhm. Co zrobić, jeśli go znajdę? Podążaj dalej za tropem. Nie sądzę, żeby ci ludzie byli bardzo niebezpieczni. Wrócę do ciebie, gdy nie uda mi się nic znaleźć. Okej. To tak, tutaj były na pewno właśnie dwa dźwigi. Skoro on idzie pod stocznię, no to my faktycznie koło molo będziemy tutaj działać. Marvin, dziękuję. Tak, tam był jeden i drugi był kawałek dalej. Wydaje mi się, że to są wszystkie. Już tam dalej tam nie było chyba. Chociaż... A nie, bo to jest na pewno jeden ten. To tutaj na pewno nikogo nie ma przy tym. To był ten oczywiście uszkodzony dźwig. No dobrze, tutaj nikogo nie ma. Kolejny dźwig jest tam. Podejrzewam, że może to być tamten, a jeżeli nie... O, cześć Gard w ogóle. Teraz widzę, że siedzi w porcie. Bo to jest Karamon? Czemu ty tutaj jesteś? Hmm. To ja miałam chyba przeszukać ten dźwig. Tam jest jeszcze jeden. To tutaj jest stocznia w takim razie? Nie pasuje mi coś. No nie wiem. To sprawdźmy w takim razie tamten oddalony. Powinnam dostać gdzieś jakiś wpis w dzienniku pewnie. Nie wiem. Ale wydaje mi się też, że powoli powinniśmy kończyć odcinek, także... Zobaczymy za chwilę, czy coś tu znajdziemy.
Pracownik dźwigu. To jest Rud, oczywiście. Odłóż broń! Tam jest przewoźnik. Widzisz? To nie było takie trudne. No jesteśmy koło tych dźwigów i co? Dużo sprawnych. Co w związku z tym, ja się pytam? Nie, nie musisz o to pytać. Może na statek? Musimy wejść. No nie no, sami marynarze, no bez przesady. Tutaj był ten eliksir. Już trzeci raz jestem chyba na tej łodzi. Albo drugi. A wydaje mi się, że bardziej trzeci. Nie no, trzeci na pewno. Albo czwarty. Nie no, trzeci. Zostajmy przy tym, że trzeci. Tu jest przewoźnik. Witaj, nieznajomy! O, twoja książka. Oto twoja książka. O, czekałem na nią. Cóż, tak jak obiecałem, należy ci się mała nagroda. Dzięki za pomoc. Nigdy więcej się nie spotkamy. Okej, okay. No to świetnie. Czy po tym wszystkim nie należy mi się słowo wyjaśnienia? Nie. A jeżeli zajrzałeś do książki, to mogłeś otrzymać małą podpowiedź. A jeżeli nie czytałeś, to nawet lepiej dla mnie. Ej, ty. Kim jesteś? Lepiej, żebyś... No dobra, chłopie, no to nie. Przewoźnik, czy ty mi coś powiesz? No nie powiesz mi nic. No sprawdziłam już te dźwigi. Oba. Dobra, może dziennik coś podpowie? Nie to zadanie. Caramon polecił mi poszukać Finbara w pobliżu Molo w porcie. W pobliżu Molo w porcie. No to tam jest dźwig. Chociaż tu jest Molo chyba takie ala. Nie no, tam jest Molo. Czyli tamten dźwig. Kuźwa mać, o co tu chodzi? Ale tam znowu Caramon stoi, to przecież tam się nic nie działo. Przecież tam jest Molo chyba, nie? No nie mylę się. To było wiadomo. Tutaj jest Molo obok. Ej, ty. Niestety jestem zajęty. Caramon, co ty robisz w ogóle, chłopie? Moje hobby, poza tym, nie było mi jednym takim... No... Okej. Jeśli szukasz dobrego nauczyciela walki... Tak, Adelard. To weteran... Jak to się... Cud. Dobra, jakim cudem ja z nim nie gadałam? Po kampanii na Wyspach Południowych popłynął z Robarem na kont... Wojna wielokrotnie odwracał... Zawsze był jednym... Urodziłeś... Pochodzę z wyspy Erythros, ale 7 lat temu, gdy szukałem roboty gdziekolwiek... Dobra, nie będziemy pytać chyba. No, ale tutaj jest dźwig. I tu jest Molo, z tego co rozumiem. Chyba, że mam bliżej po tym Molo pochodzić. No nie wiem, za chwilę będziemy kończyć. Może już będę się powoli z wami żegnać, potem się dowiem może czegoś więcej na ten temat. Na temat tego zadania konkretniej. No tu niczego nie ma. Tu jest Molo. O, zarzuć wędkę. No dobra. To sobie jeszcze połowimy trochę. Jedna gruba ryba. To w ogóle sporo ryb wzięło. Strażnik miejski. No, nie wiem, o co tutaj chodzi. Przewodnik. Ty dalej tutaj? Nie uwierzysz, jak ciężko jest trafić na jakiś statek, który płynąłby do Nordmaru. Siedzę tu już tak od kilku dni i nie zapowiada się na to, żebym w najbliższym czasie mógł dotrzeć do mojej ojczyzny. Cóż, tak czy inaczej, jeszcze raz dziękuję za radę. Spoczko.
No, jakbyśmy go wysłali na wulkan, to oczywiście by zginął, więc nie chciałam tego robić. Kurde, no, już tutaj nie ma więcej tych dźwigów. Jeszcze jest ten jeden tutaj. Dobrze, moi drodzy, na tym sobie zakończymy dzisiaj. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować już dla was ten materiał. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych. Cześć!